dziś zajmiemy się dzieleniem ułamków dziesiętnych. Zawsze w dzieleniu ułamków dziesiętnych musimy w dzielniku obowiązkowo pozbyć się przecinka. Pierwsza liczba to jest zawsze dzielna i tak sobie zapiszemy, żeby było łatwiej zapamiętać, czyli pierwsza to jest dzielna, a drugi jest dzielnik. Czyli zawsze w dzielniku nie może być przecinka. No to przepiszę sobie ten przykład i pokażę, jak to wykonać, żeby przesunąć ten przecinek w dzielniku. W dzielniku mamy jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce po przecinku, więc o trzy miejsca musimy przesunąć również w dzielnej przecinek, czyli jedno miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Zawsze jest tak, że przy takim pustym miejscu musimy tu wstawić 0. Czyli mogę teraz zapisać to tak. 1, 4, 0, bo ten przecinek został przesunięty tu, czyli mamy 140 dzielone na, i tutaj po przesunięciu powstaje liczba 7. I teraz wykonać albo w pamięci, bo takie działanie da radę w pamięci wykonać, albo też po prostu pisemnie. Ile razy w 14 mieści się 7? W 14 7 się mieści dokładnie 2 razy. 2 razy 7 jest 14. Odejmujemy. Jak odejmiemy, spisujemy to 0 tu. Tak, spisujemy. I wiadomo, że w zerze 7 mieści się dokładnie 0 razy. Można to odjąć. I wychodzi, że wynik tego działania to jest 20. Zrobimy podpunkt B. W podpunkcie B dokładnie ta sama zasada obowiązuje, czyli obowiązkowo najpierw przepisujemy przecinek tak, aby w dzielniku nie było go już, czyli 1, 2, 3, 1, 2, 3. Czyli jaką liczbę otrzymuję? No otrzymuję liczbę 54, tak, bo przecinek został wysunięty na koniec, już go nie ma, dzielone na liczbę 45, bo również został przesunięty przecinek zawsze w dzielniku, czyli w drugiej liczbie musimy pozbyć się tego przecinka. No i proszę bardzo, ile w 54 mieści się liczba 45? No mieści się dokładnie jeden raz. 1 razy 45 to jest 45, czyli wykonuję odejmowanie. Pamiętamy, że tutaj od 4 nie mogę odjąć 5, czyli tutaj będzie pożyczenie i tak na dobrą sprawę to mogę wpisać, że to jest 14. 14 minus 5 to jest 9. Pożyczyłam z wcześniejszej liczby, czyli z piątki, a więc ona już jest tu czwórką. 4 minus 4, czyli 0. Teraz nie mieści się w dziewiątce 45. Wtedy na górze stawiam przecinek tu i tu spokojnie mogę dopisać 0. I teraz ile razy w 90 mieści się 45? W 90 45 mieści się dokładnie 2 razy. Czyli tu w wyniku mogę wpisać 2. 2 razy 45 to jest 90 i mogę tu wykonać odejmowanie. Mogę oczywiście zrobić sprawdzenie. I wykonam sprawdzenie tak na wszelki wypadek, czy wszystko się zgadza. No i sprawdzę. Czyli sprawdzę to, czy 45 razy 1,2 to jest 54. Przy okazji przypomnimy sobie mnożenie ułamków dziesiętnych. I proszę bardzo, 2 razy 5 to jest 10. Pamiętamy, że 1 do góry przepisujemy. 4 razy 2 to jest 8. I ta jedynka, która tutaj jest, musimy ją dodać. Czyli łącznie mamy 9. Następnie robimy sobie schodek, żeby pamiętać o przesunięciu liczby. 1 razy 5 to mamy 5. 1 razy 4 to mamy 4. Wcześniej powinniśmy wykreślić tą jedynkę, bo myśmy już z niej wcześniej skorzystali. Dodajemy 0. 9 i 5 to 14. I 1 dalej, czyli mamy 5. Pamiętamy o tym, że jeśli mamy przecinki, to musimy policzyć miejsca po przecinku. Po przecinku tu mamy jedno miejsce, więc od tyłu odliczamy jedno miejsce i tu postawimy przecinek. Sprawdzamy. Okazuje się, że wyszło 54, czyli na pewno tu wynik jest taki.
podpunkt C. Przepiszemy ten przykład i znowu zaczniemy od tego samego, czyli od usunięcia przecinka z dzielnika. Przypominam, z dzielnika, czyli z drugiej liczby. Przesuwam o dwa miejsca. Raz, dwa. I tak się zdarzy w tym przypadku, że w dzielnej przecinek zostanie. Tak może być. Ma nie być tylko przecinka w dzielniku. W dzielnej przecinek może pozostać. Tak będziemy mieli właśnie w tym przykładzie. 5, 8, 1 przecinek się przesunął w to miejsce i dzielę to na 51. No i znowu. Ile razy w piątce się mieści 51? Nie mieści się. Wpiszę 0. W 58 ile razy się mieści 51? No mieści się dokładnie jeden raz. 1 razy 51 to jest 51. Wykonam teraz odejmowanie. 8 minus 1 to 7. 5 minus 5 to 0. Teraz, jak już nie mogę nic tu dalej zrobić, to spisuję tę jedynkę tu. W 71 ile razy mieści się 51? No mieści się dokładnie jeden raz. Czyli 1 razy 51 to jest 51. Mogę wykonać odejmowanie. 1 minus 1 to 0. 7 minus 5 to 2. No i okazuje się, że w 20:51 się nie mieści. Zawsze jeśli przecinek jest w dzielnej, to go spisujemy na górę. I teraz mogę czwóreczkę tu dopisać. Ile razy 51 mieści się w 204? No nie wiem, muszę policzyć. Może dwa razy, może trzy. No to jeśli dwa razy, to byłoby 51 plus 51, czyli byłoby 102. Razy 3 to byłoby, no i trzeba byłoby to policzyć, tak? Czyli dodać jeszcze 51. No to może 4, sprawdźmy. No ja sobie wykonam takie działanie pomocnicze. 51 razy 4, zobaczę ile mi to wyjdzie. 1 razy 4 to 4, 5 razy 4 to 20, czyli mamy 204. A więc widać, że 4 razy się mieści i mogę ten wynik tutaj wpisać. Odjąć. I wychodzi tak. Popatrzcie, że ja raz piszę 0, raz piszę znak równości. Ten zapis jest identyczny. Czyli jak wolicie pisać 0, piszcie 0. Jak wolicie pisać znak równości, piszcie znak równości. Zapis jest taki sam. Nie ma różnicy, z którego z nich skorzystacie. Wynik tu wychodzi w takim razie 11 i 4 dziesiąte. Ale ja to chcę sprawdzić. Mogę sprawdzać na dwa sposoby. Mogę sprawdzić 51 razy 11 całych i 4 dziesiąte i czy wyjdzie mi ten wynik, ale mogę sprawdzić, czy to, co tutaj mam zapisane, jest prawidłowo obliczone. I sprawdzę tym razem to obliczenie, bo wcześniej sprawdzaliśmy tu to, teraz sprawdzimy, czy tu jest prawidłowo obliczone. No i sprawdzam. To sprawdzenie jest troszeczkę trudniejsze, bo jest więcej liczenia, natomiast jeśli sprawdzę, będę wiedziała, czy na pewno nigdzie się nie pomyliłam, bo przecież można się czasem pomylić, a po to jest sprawdzenie, żeby można było z niego korzystać. Przepisuję sobie dwie liczby, bo pamiętamy, że jeżeli było dzielenie, to sprawdzenie polega na odwróceniu działania, czyli jeśli było dzielenie, to tym razem zastosujemy mnożenie. No i proszę, stosujemy mnożenie. 1 razy 4 to 4, 1 razy 1 to 1, 1 razy 1, 1, schodek, żeby nie zapomnieć, że przesuwamy liczbę, 5 razy 4 to 20, czyli wpisuję tu 0, a dwójeczkę dalej. 5 razy 1 to 5 plus 2 to 7. I 5 razy 1 to 5. I ponownie robię schodek, żeby znowu nie zapomnieć o przesunięciu liczby. Tę dwójkę już wykreślam, ona już mi nie jest potrzebna. 0 razy 4, czyli mamy 0. 0 razy 1, czyli 0. I 0 razy 1, ponownie 0. Dodajemy do siebie, proszę, 4. Tą linię, czyli 1, tą linię, czyli 8, tą linię, czyli 5 i tą linię, czyli 0. I teraz zliczam, ile jest miejsc po przecinku. Jest jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Czyli od tyłu raz, dwa, trzy. I tu stawiam przecinek. I teraz ta liczba, która powinna była wyjść, to powinno było nam wyjść to. Wyszło, no więc widać, że jest wszystko prawidłowe. Teraz przejdziemy do następnych przykładów, ale żeby nam troszeczkę tutaj
uporządkować, ja usunę te rozwiązania, tak, żeby nam, jeszcze raz, bo coś mi tu nie wyszło, usunę. Wyczyścimy ekran, tak? I jeszcze końcówka i już mogę robić dalszy przykład, czyli przykład D. Tym razem przykład D. Ponownie przepiszemy sobie przykład i zaczniemy znowu od tego samego, że w dzielniku, przypominam, to jest dzielnik. Dobrze by było, żebyście te wszystkie nazwy pamiętali, bo bardzo często z tych nazw się korzysta. W dzielniku obowiązkowo usuwam przecinek, czyli przesuwam w tym wypadku o dwa miejsca. Pamiętamy, że w dzielnej, czyli w tej pierwszej liczbie, nie musi być usunięty przecinek. On ma się przesunąć o tyle miejsc, ile w dzielniku. No więc przesuwam tu o raz, dwa, o dwa miejsca. I co dostaję? 2, 5, 3, przesunął się przecinek w to miejsce, dzielone na 2, 3 po prostu. I teraz dzielę. W dwójce ile razy się mieści 23? 0 razy. Ile w 25? W 25 23 mieści się dokładnie 1 raz. 1 razy 23 to 23. Odejmujemy. 5 minus 3 to 2. 2 minus 2 to 0. I pamiętajcie, że jeśli przecinek był, to musimy ten przecinek tu dostawić, tak? Zawsze tak samo musi pójść tu na górę. A teraz tę trójeczkę można tu spokojnie spisać. Ile w 23 mieści się 23? No mieści się 1, czyli 23 odejmiemy i dostaliśmy wynik. Oczywiście zawsze mogę sprawdzić, tu wpiszę ile nam wyszło. Pamiętamy, że te zera początkowe są niepotrzebne i możemy je spokojnie pominąć. Sprawdzimy, na wszelki wypadek sprawdzimy, bo nigdy nie wiadomo, czy gdzieś nie popełniliśmy błędu. 23, pamiętamy, że sprawdzenie to mnożenie. 23 razy 1, 1 dziesiąta, mnożenie, ponieważ było dzielenie. Zawsze sprawdzamy przykład odwrotnym działaniem. 1 razy 3 to 3, 1 razy 2 to 2. Pamiętamy o schodku, 1 razy 3 to 3, 1 razy 2 to 2 i możemy to do siebie dodać. 3, 5, 2, jedno miejsce po przecinku, a więc od tyłu odliczamy jedno miejsce po przecinku. Liczba, która nam wyszła, powinna być tą liczbą. Jest, a więc wszystko było prawidłowo rozwiązane. Możemy przejść do rozwiązywania kolejnego przykładu. Tradycyjnie przepiszę sobie ten przykład i pamiętam o tym, że w dzielniku, czyli pamiętamy, że to jest druga liczba, dzielnik to nasza druga liczba, czyli w dzielniku musimy przesunąć przecinek. Przesuwam o jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce i jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Czyli przesunięcie przecinka następuje w ten sposób, że przepisuję liczby. Mogłabym przepisać to 0, ale ono jest zupełnie niepotrzebne. I przecinek staje tu. Dzielę przez, mogłabym przepisać te 0, ale oczywiście one są zupełnie niepotrzebne, w związku z tym ich nie przepisujemy i możemy wykonywać dzielenie. W piątce 52 mieści się 0 razy, w 53 mieści się 1, 1 razy 52 to 52. Odejmuję i 3 minus 2 to 1, 5 minus 5 to 0. Spisuję piątkę i sprawdzam, ile w 15 mieści się 52. No 52 mieści się 0 razy, w związku z tym na górę wstawiam wynik 0. Pamiętamy o spisaniu przecinka, że jak tu był przecinek, to i tu musi być. No i teraz możemy dopisać tutaj tę szósteczkę. 156, ile razy się mieści 52? No nie wiem, ale mogę wykonać dodatkowe
obliczenie i na przykład policzyć sobie razy 4. 52 razy 4, 2 razy 4 to 8, 5 razy 4 20, widać, że za dużo. No więc wezmę sobie, policzę 52 razy 3, być może, że to jest ta liczba, którą potrzebuję. 2 razy 3 to 6, 3 razy 5 15, widać, że to wyszła dokładnie ta liczba, którą tu właśnie mogę sobie wpisać, wykonać odejmowanie, tak? I nie zapomnieć, że ten, czyli trójka, 3 razy się mieściła, wpisać na górę. I wiemy w tym momencie, że to jest wynik 10,3. No i pozostaje nam jeszcze przykład F, chyba że chcemy oczywiście sprawdzić, więc może sprawdźmy na wszelki wypadek. Sprawdzimy teraz to, tak? Bo sprawdzaliśmy przed chwilą tamto, czy wychodzi nam dobrze. Teraz sprawdźmy tu, czy na pewno się nigdzie nie pomyliliśmy. Przy okazji poćwiczymy sobie mnożenie ułamków dziesiętnych. Jeśli ktoś jeszcze ma z tym kłopot, zawsze może poćwiczyć i zobaczyć, czy wyszło mu dobrze. Spisałam, popatrzcie, zamiast dzielenia spisałam mnożenie. I zawsze te dwie tu końcowe liczby wykonuję teraz mnożenie. 2 razy 3 to 6, 3 razy 5, 15, czyli zapisuję tu piątkę, a jedynka leci do góry dalej. 3 razy 0 to jest 0, nie mówcie, że 3 w żadnym wypadku. I dodaję jedynkę. Jak już ją dodam, to już mogę ją sobie skreślić, czyli mam 1. 3 razy 0 to po prostu 0. Pamiętacie, robimy sobie schodek. 0 razy 2 to mamy, no, 0, tak? 0 razy 5 to mamy 0. 0 razy 0 to mamy 0. I 0 razy 0 to mamy 0. Przesuwam tu dalej schodek. I 1 razy 2 to mamy 2. 1 razy 5 to mamy 5. 1 razy 0 mamy 0. I 1 razy 0 mamy 0. Bardzo ważne w tym mnożeniu jest, nie tylko w mnożeniu, w dzieleniu również, podpisywanie bardzo dobrze liczb, czyli liczba pod liczbą, żeby one w takich prostych tutaj liniach znalazły się, bo jeśli inaczej podpiszemy, będziemy mieć kłopot potem z policzeniem takich przykładów. Także bardzo ważne jest podpisywanie, szczególnie jak ja piszę tutaj na kartce bez kratki, jakbyście pisali w kratkę, byłoby Wam łatwiej. Ja piszę tutaj na czystej kartce, w związku z tym bardzo trzeba uważać, żeby tu nie było problemów z podpisaniem. Dobrze. I tu dajemy 5, 1 i 2. To mamy 3, tu mamy 5, tu mamy 0, tu mamy 0 i obliczamy wszystkie przecinki. Wszystkie miejsca po przecinku, przepraszam. Raz, 2, 3 i jeszcze jedno, 4. To od tyłu odliczam 4. Raz, 2, 3, 4, a więc wychodzi tu. Sprawdzam. Pamiętamy, że te pierwsze 0, które jest takim początkowym, nie jest nam konieczne tutaj, więc możemy je sobie wykreślić i sprawdzam. O, wynik jest ten sam, czyli na pewno nie było pomyłki, tak? Został nam jeszcze przykład F. Usunę to, co jest tu na tablicy, żeby nam nie zasłaniało, żeby było nam łatwiej i przepiszę pod punkt F. Rozwiążemy go. Spróbuj sam. Jeżeli dobrze wyjdzie, to należy się cieszyć. Pamiętamy, to jest dzielnik i w nim usuwamy przecinek. Hop, o jedno miejsce. A więc tu też o jedno miejsce. Ale jak to zrobić? Przecież nie ma przecinka. To jak go mam przesunąć? Zawsze jest tak, że jeśli mamy liczbę taką, to ona jest zapisywana jako przecinek 0. Zawsze. Zawsze przecinek jest ukryty z tyłu za liczbą. Po prostu go możemy pisać, ale nie musimy. Łatwiej jest nam nie pisać, no bo chyba łatwiej jest powiedzieć liczba 225 niż 225,0, tak? Albo 225 zł niż 225 zł i 0 groszy. No mówimy po prostu skrótowo, tak też piszemy skrótowo. W związku z tym ten przecinek był ukryty w tym miejscu, tak? Tu był. Ukryty był. No i przesuwamy go o jedno miejsce, a pamiętamy, że jak przesuwamy, to dodajemy
0, jeśli jest puste miejsce. No i proszę, przesuwam, czyli wpisuję 2, 2, 5, 0. Mogę dopisać ten przecinek tu, ale po co? I dzielę to na 5. W 22 nie mieści się piątka, w dwójce, przepraszam, nie mieści się piątka, czyli 0. W 22 piątka mieści się, pomyślmy. Tu trzeba znać tabliczkę mnożenia. 3 razy 5, 15. 4 razy 5, 20, czyli mieści się 4 razy. 4 razy 5, 20. Wykonujemy odejmowanie i przepisujemy liczbę 5. W 25 piątka się mieści 5 razy. 5 razy 5 to 25. Odejmujemy. Przepisujemy 0. I w zerze piątka mieści się 0 razy. Odejmujemy. I mamy koniec przykładu. Czyli wynik tego działania to 450. No i mogę oczywiście sprawdzić. Sprawdzę chyba ten początkowy przykład. Czyli 450 razy 5 dziesiątych. 5 razy 0 to 0, 5 razy 5, 25 i dwójeczka dalej, 4 razy 5, 20 i dwójka, czyli 22, 0, pamiętamy o schodku, 0 razy 0, 0, 0 razy 5, 0, 0 razy 4, 0, ta dwójka powinna była być wykreślona, nie wykreśliłam, żebyście się nie pomylili i jej przypadkiem nie dodali, spisujemy, dodając 5, 2, 2. Miejsc po przecinku jedno, od tyłu odliczam jedno i sprawdzam, czy wyszedł mi początkowy przykład. O, jest, jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo.